Mamy bardzo ważne informacje dla pracowników Anwilu. Powiemy też o sukcesach sportowych zawodników związanych z PKN Orlen. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego studia Grupy Orlen. Dywersyfikujemy dostawy ropy. Czeska inwestycja spółek z Polski. Nowa Łódź dla wodnych ratowników. Kolejny dowód na to, że dywersyfikacja dostaw ropy dla Grupy Orlen jest faktem. Tym razem do gdańskiego naftoportu przypłynął tankowiec z zachodniej Afryki wypełniony ropą z Nigerii. Tankowiec New Vision dotarł do Gdańska w połowie października. Nazwa tankowca, choć to przypadek, jest jednak znamienna. Zapowiadana przez zarząd Daniela Obajtka dywersyfikacja dostaw surowca dla zakładów produkcyjnych Grupy Orlen postępuje zgodnie z planem i po dostawach z Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu czy Norwegii nadszedł czas na Afrykę Zachodnią. Nigeryjska ropa typu Bonny Light uzupełni realizowane przez PKN Orlen dostawy spot, które obecnie pokrywają 50% zapotrzebowania koncernu. Decyzje o zaopatrzeniu każdorazowo podlegają analizie ekonomicznej, tak aby skutecznie łączyć bezpieczeństwo dostaw z elastycznością handlową. Proces dywersyfikacji dostaw ropy przez Orlen odpowiada także na zwiększone zapotrzebowanie na paliwa, szczególnie oleju napędowego w Polsce w związku z ograniczeniem szarej strefy. Zwiększony przerób ropy o innych właściwościach niż repko umożliwia zwiększenie uzysków w kierunku średnich destylatów, przede wszystkim diesla. Według oficjalnych danych Agencji Rynku Energii konsumpcja oleju napędowego w latach 2015-18 wzrośnie o około 43% przy wzroście PKB o około 13% w tym samym okresie. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego, PKN Orlen szacuje, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego powiększył się w tych latach o około 30%. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Orlenu w Warszawie doszło do podpisania listu intencyjnego, w którym mowa o udostępnieniu gruntów pod budowę elektrowni w Czechach. Jeśli dojdzie do jej powstania, to będzie ona wybudowana na terenie jednej z czeskich spółek grupy Unipetrol na terenie Spolany w Neradowicach. Stronami podpisanego listu jest oczywiście PKN Orlen i Tauron, jedna z największych spółek obracających energią elektryczną. Kolejnym etapem jest powołanie zespołów eksperckich. Celem tych zespołów jest przeanalizowanie możliwości inwestycji. Tauron posiada bardzo dużą pozycję na rynku czeskim rynku energii elektrycznej. W związku z tym zainteresowany jest produkcją energii elektrycznej. My do tej pory postanowiliśmy wybudować dwa kotły wodne, parowe, które by produkowały, zabezpieczały parę technologiczną dla naszych potrzeb. Natomiast jeżeli połączymy te dwie inicjatywy, to stwierdziliśmy, że może by nie przeanalizować właśnie wspólnej inwestycji w budowę elektrociepłowni, czyli produkcja pary technologicznej i do tego jeszcze energii elektrycznej. Zespół będzie składał się z przedstawicieli każdej z firm, a liderem oraz koordynatorem jego prac będzie Tauron. W efekcie realizacji rozważanej inwestycji będzie można również wytwarzać energię elektryczną dla spółki obrotu Tauron Czechy z przeznaczeniem na czeski lub polski rynek energii. PKN Orlen planuje zainwestować w rozbudowę zdolności produkcyjnych instalacji do wytwarzania nawozów we włocławskim Anwilu. Dodatkowo w perspektywie do 2021 roku zamierza zwiększyć moce produkcyjne instalacji PCW. Anwil stanowi integralny element Grupy Orlen, która dba o rozwój regionu w każdym miejscu, w którym funkcjonuje. Chemiczna spółka już teraz zatrudnia blisko 1300 osób i jest jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu. Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Po zrealizowaniu inwestycji nawozowej przybędzie kolejnych, nowych miejsc pracy, co oznacza wzrost o 15% w perspektywie 2021 roku. Obecnie potencjał produkcyjny Anwilu w odniesieniu do nawozów azotowych wynosi około 1 000 000 ton rocznie. Dzięki rozbudowie instalacji w tym obszarze nastąpi wzrost produkcji o 40%, czyli o kolejne 430 tysięcy ton. Capex tej inwestycji, czyli inwestycja, która będzie kosztowała, to jest około 1 000 000 000 zł. Będziemy, na dzień dzisiejszy produkujemy 3 rodzaje nawozów, będziemy produkować 7 rodzajów nawozów i oczywiście o różnym stopniu granulacji tych nawozów. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Również będziemy rozwijać produkcję polichlorku. Jak Państwo wiecie, ogłosiliśmy niedawno
inwestycje związane z przemysłem petrochemicznym. Ale te inwestycje związane z przemysłem petrochemicznym, które są z rzędu ponad 8 miliardów złotych, one nie tylko będą, proszę Państwa, w Płocku, one będą również tu we Wrocławku. W związku z tym poprzez zwiększenie produkcji olefin zwiększymy również produkcję polichlorku. Polichlorek jest na dzień dzisiejszy, jesteśmy jedynym producentem w Polsce polichlorku winylu i myślimy tą produkcję polichlorku winylu rozwijać. Program inwestycyjny Wanwilu jest dowodem na to, że spółka była, jest i będzie ważnym ogniwem grupy kapitałowej. Nie prowadzimy żadnych rozmów z grupą Azoty, jeżeli chodzi o zbycie aktywów we Wrocławku. Firma Anwil Wrocławek jest dla nas i bardzo istotna i strategiczna. Jest to jedna z pięciu firm w grupie, która ma strategiczny charakter dla grupy Orlen. Poza istotnym aspektem biznesowym ważne też jest to, że Anwil jest jednym z największych płatników podatków w regionie. Do budżetu Wrocławka w 2017 roku trafiło 35 milionów złotych. Po tym jak będziemy się modernizować, będziemy się rozwijać, te wpływy zostaną zwiększone do 50 milionów złotych, a więc jest to poważny, myślę, zastrzyk dla lokalnej społeczności, dla budżetu miasta Włocławek. I tak od 2014 roku do 2017 roku przez Fundację Anwil dla Włocławka zostały wydatkowane środki w wysokości 3,3 miliona złotych. Wiecie, że jesteśmy jednym z głównych sponsorów koszykówki we Włocławku, czy jacht klubu Anwil, czy też wspieramy również Aeroklub Włocławski, czy Katarzynę Kowalską. Włocławska spółka z grupy Orlen jest też ważnym partnerem lokalnych szkół kształcących przyszłe kadry dla Anwilu. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku zostało wyposażone w nowoczesną łódź ratunkową wraz z przyczepą transportową. Darowizna od Orlenu umożliwi ratownikom prowadzenie działań na wodzie nawet w tak ekstremalnie trudnych warunkach, jakie towarzyszą powodzi. I co równie ważne, natychmiast po przystąpieniu do działań będą współdziałać z innymi specjalistycznymi jednostkami, takimi jak policja, straż pożarna, a nawet wojsko. Przekazana przez PKN Orlen łódź ratunkowa to obecnie najnowocześniejsza jednostka pływająca służąca do patrolowania różnych akwenów. Obok silnika marki Yamaha o mocy 100 koni mechanicznych łódź wyposażona jest w echosondę z GPS-em zapewniającą rzeczywisty podgląd pod wodą, radiotelefon stacjonarny, kompas magnetyczny, elektroniczną konsolę sterowną wraz z dwuosobowym siedziskiem, oparciem i relingami, a także światła nawigacyjne LED, koło oraz rzutki ratownicze. Zalety nowej łodzi ratunkowej płockiego WOPR-u to przede wszystkim stabilność, odporność na uszkodzenia, prędkość oraz duża tak zwana dzielność morska, czyli zdolność do żeglugi w trudnych warunkach. Nasze wody, jest ona w zupełności wystarczająca, a ze względu na różny charakter stanu wód Wisły, tak, jesteśmy pewni, że nawet przy średnich czy mniejszych poziomach w rzece Wiśle ona da na pewno sobie radę. Działania rejonowego płockiego WOPR to są trzy powiaty, gostyniński, sierpecki i płocki, więc proszę Państwa, w każdej chwili możemy się bardzo szybko przemieścić z tą jednostką. Wyposażenie płockiego WOPR-u w nową jednostkę pływającą jest efektem niedawnych doświadczeń ratowników, gdy podczas nawałnicy kilka łodzi zostało doszczętnie zniszczonych. Podjęliśmy decyzję o zakupie łodzi, dlatego że służy ona bezpośrednio ratowaniu życia i zdrowia osób wypoczywających nad wodą. My realizujemy już wiele projektów płockim WOPR-em. Wspieramy płocki WOPR m.in. w zakresie realizacji działań statutowych, ale są też dwa potężne projekty, które rozpoczęliśmy około 2-3 lat temu. To jest oczywiście strzeżone kąpielisko w Grabinie koło Płocka, na którym wypoczywają setki, a nawet tysiące mieszkańców, czyli służy to lokalnej społeczności, a także realizujemy projekt zatytułowany Bezpłatne lekcje pływania dla dzieci i grupy osób starszych, osób dorosłych już 40+. Po symbolicznym przekazaniu łodzi ratownicy z WOPR-u zwodowali ją na Wiśle i pokazali jej możliwości podczas krótkiej akcji ratowniczej. Tym razem scenariusz został zaaranżowany na potrzeby spotkania z dziennikarzami, jednak jeśli zajdzie konieczność niesienia pomocy, niewątpliwie przekazana przez Orlen łódka może naprawdę pomóc uratować komuś życie.
Zawodnicy Orlen Team Kuba Przygoński i Maciej Giemza zaliczą ten sezon jako niezwykle udany. Obaj zdobyli Puchary Świata, a osiągnięty wynik potwierdza klasę sportową i daje nadzieję na dobry start w najbardziej wymagającym rajdzie świata, czyli rajdzie Dakar, który rozpocznie się w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku. O swoich wrażeniach opowiadali na konferencji prasowej zorganizowanej na jednej z warszawskich stacji paliw Orlenu. Tuż po zakończonym rajdzie Maroka, przedostatniej rundzie walki o tegoroczny Puchar Świata w rajdach motocrossowych, Polacy wrócili do kraju w doskonałych nastrojach. Kuba Przygoński jest drugim Polakiem, który zdobył Puchar Świata FIA, wygrywając niemal wszystkie rajdy w tym sezonie. To naprawdę wymagający i bardzo długi sezon, bo zaczęliśmy go w lutym, kończymy w październiku, zaczęliśmy od śniegu w Rosji, kończymy na pustyni w Maroku. Bardzo dużo kilometrów, prawie 100 godzin odcinków specjalnych razem na tej pełnej koncentracji, 40 dni ścigania, więc wielka ilość pracy kosztowała nas to, żeby ten Puchar Świata zdobyć, no i jest i się bardzo z tego cieszymy. Świetny wynik sezonu Kuby Przygońskiego to także efekt coraz lepszej współpracy polskiego kierowcy z belgijskim pilotem Tomem Korsulem. Jedziemy coraz szybciej, a jak jedziemy coraz szybciej, to coraz więcej jest jakby sytuacji dodatkowych, które jakby zaczynają nam przeszkadzać, więc tutaj cały czas jednak ewoluuje nasza współpraca. Inaczej na pewno działaliśmy 2 lata temu, inaczej działamy teraz, bo teraz pewne miejsca po prostu przejeżdżamy pełnym gazem i tych dziur w ogóle nie zauważamy, a wcześniej byśmy hamowali, więc tutaj ta zmiana się dzieje i musimy cały czas ewoluować, żeby być po prostu jeszcze szybszą załogą. Dobry rok także za Maciejem Giemzą. 23-letni zawodnik Orlen Team zaliczył niezwykle wyrównany sezon, co zaowocowało drugim z rzędu Pucharem Świata FIM w klasyfikacji juniorów. Każdy Puchar Świata smakuje świetnie. Myślę, że to jest uczucie nie do opisania. Na pewno porównywalne do mety rajdu Dakar, bo jednak na ten Puchar Świata pracowałem cały sezon. Zarówno ja, jak i cały zespół. Tak? I myślę, że to jest drugi puchar z rzędu, dodaje, można powiedzieć, pikanterii temu wszystkiemu. Ciężej się go broni, bo przychodzą nowi zawodnicy, którzy chcą ten puchar odebrać temu zawodnikowi, który go zdobył w poprzednim sezonie. W tym sezonie byli to zawodnicy fabryczni, Argentyńczycy, Chilijczycy, czyli motocykliści wychowani na pustyni, dlatego tym bardziej nie było z nimi łatwo. Tuż przed spotkaniem z dziennikarzami zdobywcy Pucharów Świata z Orlen Teamu spotkali się z prezesem zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem, który znalazł czas na krótką rozmowę z naszymi mistrzami, pogratulował osiągniętych sukcesów i wręczył czeki paliwowe. Organizacja tych sportowych zmagań ma już swoją tradycję i jak na słynący ze Szczepiorniaka Płock przystało, kolejne pokolenia próbują swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Ruszyła kolejna edycja Orlen Handball Mini Ligi. Dzięki wsparciu finansowemu sponsora tytularnego zawodów, czyli PKN Orlen oraz partnerów cyklu, pod koniec września w zespole szkół nr 5 w Płocku wystartowała 12. edycja Orlen Handball Mini Ligi, tym razem dla uczniów klas piątych. Podobnie jak do tej pory organizatorem jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock. Wiele osób tu się przewinęło, między innymi będę zaznaczał stale pan Cyprza, który też początkował w stowarzyszeniu i tak i dobrnął w końcu do Barcelony. I tak by się chciało, żeby wiele dzieci mogło w ten sposób się rozwinąć, żeby osiągnąć takie szczyty jak Kamil Cyprza. Gdy zobaczyłam, jak klasa sportowa, jak byłam w pierwszej klasie, jak grali, to mi się od razu ten sport spodobał. Można się cieszyć z bramek, jak się strzeli. No i to tak najbardziej z tego. Chciałabym być piłkarką albo trenerką. Cieszę się, że rodzice, opiekunowie również powierzają swoje pociechy, żeby mogły ćwiczyć w ramach Orlen Handball Mini Ligi, rywalizować, ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie piłki ręcznej i oczywiście też mamy taką nadzieję, że to jest też jakaś przyszłość, zaplecze SPR Wisła Płock. Miejmy nadzieję, że wśród tych młodych ludzi też będą przyszli zawodnicy. W rozpoczętej edycji Orlen Handball Mini Ligi bierze udział 16 szkół z Płocka i okolic, w sumie około 220 dzieci. Kończymy to wydanie studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście już za tydzień. Powrócimy z nowymi tematami. Zapraszam serdecznie, polecam i do zobaczenia.